Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Dzisiaj postanowiłem pokazać Wam grę bardzo popularną, bardzo dobrze znaną w Polsce. Jest to gra Overwatch. Moi drodzy, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem tego tytułu i pomyślałem, że Wam tą grę zaprezentuję, szczególnie tym osobom, które jeszcze jej nie widziały albo się zastanawiają nad zakupem, tak jak ja. Długo się zastanawiałem, czy się zdecydować, ale w końcu postanowiłem, że kurczę, kupię sobie. Mam paru znajomych, którzy grają w Overwatcha i naprawdę świetnie nam się wspólnie tutaj gra. I powiem Wam szczerze, że gra jest naprawdę bardzo, bardzo prosta i tą swoją prostotą zwyczajnie mi się spodobała. Zaraz Wam powiem dlaczego. Słuchajcie, mamy kilka trybów. Rywalizacja to są takie, powiedzmy, mecze ligowe. Gra przeciwko SI, no to wiadomo, z komputerem. Salon gier, w którym mamy dostępne przeróżne tryby, jak 1 na 1, 3 na 3, 6 na 6 z flagą. No ogólnie tryby są naprawdę spoko, ale tak naprawdę chyba jednym z takich najbardziej popularnych trybów jest zwyczajnie szybka gra. Zmierzy się z graczami o zbliżonych umiejętnościach. To jest coś, co gram właściwie od dosyć dawna. Ponieważ w Overwatcha gra naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi, to już w milionach, powiedzmy, także naprawdę bardzo szybko te mecze znajduje. Zobaczmy, kogo nam tutaj znalazło. Nie, no ogólnie wyrównane mniej więcej składy. Słuchajcie, gra polega przeważnie na tym, że albo bronimy jakiegoś punktu, albo jakiś punkt atakujemy. I w jakimś określonym czasie musimy albo ten punkt przejąć, albo odbić. Zresztą zaraz zobaczycie dokładnie, o co chodzi. Tutaj wybieramy sobie naszych bohaterów. Oni są podzieleni na takie cztery grupy. Są to bohaterowie. No widzicie, tutaj za mało graczy, odrzuciło mnie. Bohaterowie są podzieleni na cztery grupy. Grupy te dzielą się właśnie na bohaterów takich bardzo, bardzo mocnych, jeżeli chodzi o atak. Bardzo mocnych, jeżeli chodzi o obronę, na takich bohaterów, którzy zajmują się leczeniem. I z tego, co pamiętam, nie pamiętam, jak się ta czwarta grupa nazywała. Zaraz, jak nam wyszuka mecz, to wam ją omówię dokładnie, bo tam jest to wszystko bardzo fajnie opisane. Jak widzicie, bohaterów nie ma zbyt wielu. To jest tak naprawdę, zobaczmy, 3, 6, 9, 12 i na dole pewnie też jest 12, 3, 6, 9. No, około 24-5 bohaterów. Także naprawdę nie ma ich wielu. Ja sobie tak naprawdę już chyba wszystkimi ograłem. Zaraz jeszcze zobaczymy, czy jest jakiś. Nie, słuchajcie, ja sobie już zagrałem tak naprawdę każdym. I zobaczcie, że niektórymi z nich grałem dosłownie po 3, 4, 5 minut, bo tak naprawdę zagrałem tylko jeden mecz. I to jest właśnie jedna z głównych zalet. Zobaczcie, tutaj mamy bohaterów skupiających się na ataku. Tu mamy bohaterów skupiających się na obronie, czyli oni bardzo dobrze atakują, ale powiedzmy mają ten dobry atak, kiedy skupiamy się na obronie. No nie wiem, jak wam to inaczej wytłumaczyć. No i mamy też tych tanków, tak? Tak naprawdę bardzo dużo życia, bardzo wytrzymali i naprawdę są mocni. Wiecie co? Coś, patrzcie, zobaczcie, coś tutaj nam bardzo mało ludzi ogólnie wyszukuje. Nie wiem tak naprawdę, kim zagrać, żeby wam pokazać tą grę od kuchni. Zacznijmy sobie może, poczekajcie, niech ja się zastanowię. No, możemy sobie wziąć żołnierza 76. Ja gram sobie tutaj po polsku, ale zastanawiam się, czy by nie przemienić gry na Czasach język wszyscy jesteśmy angielski. żołnierzami. Kolejna zaleta, słuchajcie, bardzo prosta obsługa postaci. Tak naprawdę, żeby dobrze się bawić, potrzebujemy tylko lewy przycisk myszy, który jest podstawowym atakiem. Prawy przycisk myszy to jest taki atak specjalny. Lewy shift, słuchajcie, zobaczcie zresztą tutaj. Mamy tak naprawdę lewy przycisk Q, który jest koło WSAD, którymi się poruszamy. Shift, który mamy pod ręką, E i tak naprawdę prawy guzik. I to jest tylko tyle, słuchajcie. Tu nie ma żadnych super umiejętności i tak dalej. Znaczy, takim, powiedzmy, ultimatem, taką jedną super umiejętnością, jak widzicie,
O, dołączamy teraz do nowego meczu, chyba już nam znalazło skład. Dobra, niech będzie ten żołnierz. Widzicie, tutaj mam super zdolność, to się nazywa. To jest taki wizjer taktyczny, każda z postaci tą super zdolność ma, ale nie jest to zdolność dostępna od samego początku gry, co zresztą zaraz też wam pokażę. Oprócz tej super zdolności tak naprawdę wszystkie nasze umiejętności mamy od początku i teraz słuchajcie, teraz zalety gry. W ogóle nie lewelujemy postaci podczas meczy, nie kupujemy żadnych przedmiotów, mecze są naprawdę bardzo, bardzo szybkie i tak naprawdę bardzo szybko nam te mecze znajduje. O, zobaczcie, na przykład teraz z naszą drużyną, którą już tutaj mi wylosowało, zobaczcie sobie, czekamy na początek meczu, który zacznie się za minutę, za 40 sekund dosłownie. Możemy się tutaj przywitać. I musimy eskortować tutaj, nie wiem co to jest, jakaś ciężarówka, czy jakiś czołg, czy jakieś coś. I tyle, słuchajcie, stoimy sobie przy tej ciężarówce, eskortujemy ją, to trwa naprawdę szybko. Jeżeli nam się uda, to wygrywamy, jeżeli nam się nie uda, to przegrywamy. Eskorty są dosyć szybkie, zależy jeszcze kto tam się trafi. Także słuchajcie, nie levelujemy postaci, nie kupujemy żadnych przedmiotów. I co za tym idzie, słuchajcie, zobaczcie, ja wciskam H i w każdej chwili podczas meczu mogę sobie zmienić bohatera. Czyli nie jestem przywiązany do jednej postaci na jakieś tam 5, 10, 15 minut i się muszę męczyć, jak mi na przykład nie idzie. Albo na przykład, nie wiem, trafi mi się na przykład, proszę. Dobra, schowamy się tutaj. Oj! Dobra, tutaj może się nie chowajmy. O, i zobaczcie, teraz mamy ten pasek eskorty tutaj na górze. Mamy 5 minut na to, żeby przeeskortować ładunek do tego żółtego punkciku. A żeby ta eskorta się rozpoczęła, to tak naprawdę musimy stać przy tej ciężarówce. O, widzicie? Tutaj teraz kumple z drużyny stanęli przy tej ciężarówce i ona... Proszę bardzo. Ładnie nam tutaj idzie. Mapy są naprawdę takie... Mapy są naprawdę bardzo orientacyjne, bo zobaczcie, że cały czas mi pokazuje ten punkt, do którego ja muszę się udać. Ile mam życia? 200 życia. Dobra, bo tu jakieś ulti zaraz będzie. No i słuchajcie, tak naprawdę to jest cała gra. Totalnie nie musimy się tak naprawdę przejmować, ile razy zginęliśmy, czy ile razy zabiliśmy, bo... Nie, to tak naprawdę się liczy w tej grze. Proszę bardzo. A tak naprawdę liczy się nasza misja, którą mamy do zrealizowania. W tym przypadku musimy eskortować oto coś. Jak ja będę na tym stał, tak naprawdę... Dobra. No to jest fajny bohater, ona ma taki stateczek. O, i zobaczcie, ładunek dotarł do pierwszego punktu. I teraz, żeby go doeskortować do drugiego punktu, mamy z kolei 6 minut. Możemy to zrobić szybciej. O. I teraz, jeżeli chodzi o moją super zdolność... Leczę się, mam taką... I moja super zdolność, zobaczcie, jest naładowana w 99%. Zaraz mi się pojawi... O, dokładnie. Że będę mógł tej super zdolności użyć. I zaraz ja jej użyję. Akurat żołnierz 76 ma bardzo prostą w użyciu super zdolność, bo on tak naprawdę dzięki niej zawsze trafia, można tak powiedzieć. Zaraz wam zademonstruję. Jakoś pustka tutaj. Dobra, ładnie popadali. Mam 200 życia. Widzę was. Zobaczcie, teraz w ogóle nie muszę się skupiać na tym, żeby celować. Moja super zdolność celuje za mnie. Dodatkowo pod E, tak jak wam mówiłem, ja mam na przykład leczenie, tak? Rzucam takie coś na ziemię, leczę się. A pod Shiftem mam taki sprint. Zobaczcie, teraz sobie sprintuję do woli. No i właściwie to są wszystkie moje umiejętności. Super zdolność już widzieliście. Każda postać ma inne skille po prostu.
No i na tym polegają, słuchajcie, mecze. I tak naprawdę mecze trwają różnie, prawda? Ja raz grałem mecz, który trwał 3 minuty, wiecie? No i tyle. Walczymy z przeciwnikami, robimy co możemy, żeby ich pokonać. Żeby nie dać się też zabić, oczywiście, on właśnie. Zobaczcie, miałem teraz serię 14 zabójstw po kolei. Okej. Jeżeli mi się znudził ten żołnierz 76, mogę go w każdej chwili w tym żółtym polu, zobaczcie, wchodzę i mogę sobie zmienić bohatera tak naprawdę na innego, tak? Teraz ja mogę sobie grać żniwiarzem. Już gram totalnie inną postacią. I mogę sobie tutaj, zobaczcie. Proszę bardzo, innego żniwiarza zabijamy. Żniwiarz ma naprawdę genialne ładowanie, wiecie? Jak się tutaj próbuje... Może mi się... O kurczę, to nie był teleport. Myślałem, że się tym teleportuje. Dobra. Teleportuje się chyba E, no dobra. Teleportuje się E. Zaraz wam pokażę. Dobra, zmykam stąd. Zobaczcie, zaraz ładunek dotrze do tego punktu i my już wygramy, słuchajcie, meczyk. Teraz trwa walka o ten punkt. No i słuchajcie, wygraliśmy. I to tak naprawdę jest jedna z kluczowych zalet Overwatcha, bo mecze są naprawdę mega, mega szybkie. Najlepsze zagranie meczu. Popatrzcie, nawet zdobyliśmy najlepsze zagranie meczu. Zobaczmy je. Widzę was. Czysta rozmowa. No i teraz to najlepsze zagranie meczu oglądają akurat wszyscy po zakończeniu. Tutaj oceniamy każdego, mamy jakieś tam podstawowe statystyki, możemy sobie dać jakieś tam punkciki. I zobaczcie, że już szuka nam następnego meczu. Ten mecz, zobaczcie, trwał 5 minut i 16 sekund. To jest, ja mówię, najszybszy mecz do tej pory, jaki grałem, trwał 3,5 minuty, a mój kumpel ostatnio grał mecz, który trwał minutę 40. Także tak naprawdę wchodzimy, za każdy mecz dostajemy oczywiście doświadczenie, ale to doświadczenie pomaga nam tak jakby podlevelować nasze konto, gdzie level tego konta tak naprawdę w ogóle totalnie na nic nie wpływa, bo my za ten level tego konta, słuchajcie, kupujemy sobie, czekajcie, ja gdzieś miałem tutaj, wiecie co, ta laska jest fajna. O, ja na przykład bardzo lubię sobie tą symetrą grać, ona jest bardzo przyjemna. Zaraz wam zresztą pokażę. Drużynie przeciwnej widzę takie mniej więcej wyrównane składy. Ja jestem chyba tutaj najgorszy akurat. Najgorszy w sensie, że po prostu gram najkrócej, bo to właściwie tak naprawdę level w tej grze, nie wiem czy tak naprawdę ma jakiekolwiek znaczenie, bo grałem z kolesiami na naprawdę na wysokich levelach ostatnio. Na levelach rzędu 90, 100, 150, niektórzy mają nawet 600 level, słuchajcie, w tej grze. To wszystko zależy od tego, jaką kto tutaj ma ramkę. No i zobaczcie, już się zaczął kolejny mecz. Teraz mamy na przykład obronić tamten punkt, tak? Tutaj nam ta kreska pokazuje, gdzie mamy się udać. Możemy sobie tędy nawet pobiec, tak jak nas ta kreseczka prowadzi. O, zobaczcie. I ona nas prowadzi. To jest ta sama mapa, którą mieliśmy poprzednio, tylko teraz oni mają eskortować to coś, a my mamy tego bronić, tak? Zobaczcie. O. I tyle. Czyli tak naprawdę to chyba będzie ta sama eskorta, tylko teraz będziemy bronić tego cusia. Wszystko się okaże. Ten bohater, którym teraz gram, jest dosyć ciekawy, powiem wam, bo on stawia takie fajne wieżyczki. Zobaczcie. T
Te wieżyczki zaraz będą tutaj atakować przeciwników, zobaczcie. O, nawet zabiła kogoś jedna wieżyczka. Prawym guzikiem sobie ładuje taki super atak. O. I teraz zobaczcie, że my musimy bronić ten ładunek przez 5 minut. Jeżeli nam się to uda, to tak naprawdę zwyciężymy. Jeżeli chodzi o tą grę, to tak naprawdę, słuchajcie, to jest tyle. Nie wiem, czy jak tu podejdę, to będę mógł ich atakować. Dobra, wiecie co? Rozstawiłem tu wieżyczki. Zobaczcie, co one robią teraz. Z tymi ludźmi. O, widać tutaj, możemy sobie podejrzeć na powtórce, jak nas ktoś zabił, co on widział swoimi oczami. Ja widzę swoje... O, patrzcie, możemy portal stawiać, to jest nasza super zdolność. Zaraz wam też pokażę, jak to działa. O, niestety tutaj nasze wieżyczki już niszczą. No, słuchajcie, i teraz tak naprawdę patrzymy, gdzie mamy biec. I te mapy są na tyle orientacyjne, intuicyjne, że... O nie, czekajcie, ta jednak nie jest taka, jak mi się wydawało. Myślałem, że którędy nie pobiegnę, to tam dotrę, ale tak naprawdę chyba lepiej jest się trzymać ścieżki. Okej. O, i teraz zobaczcie, że mamy ten ładunek zatrzymać. On nawet nie ruszył z miejsca. Tak zdominowaliśmy naszych przeciwników, że ten ich ładunek tak naprawdę o teraz dopiero gdzieś tam zaczął się ruszać, zobaczcie. Dobra. Lewym przyciskiem, słuchajcie, ja robię taki promień. I ten promień jest naprawdę mega łatwy w obsłudze. Czekajcie, ja tu postawię portal. Po co jest ten portal? Teraz jak ktoś się cofnie do bazy, to może sobie tutaj przeskoczyć przez ten portal i skrócić sobie ścieżkę, wiecie? Zobaczcie. Struktury obronne aktywne. Wzmóż swój pełen potencjał. Zobaczcie, co się dzieje. Dobra. Wieżyczka rozstawiona. I teraz te wieżyczki będą atakować przeciwników tak naprawdę. Ja się tutaj mogę tylko schować. To jest raczej taki bohater, którym się jest w ukryciu i daje się załatwić temat wieżyczką. Czekajcie, ja mogę ich postawić 6 i 6 stoi, okej. To jest naprawdę dobre, ale zobaczcie, no to każdy tak naprawdę może uniknąć tego mojego prawego guzika. Ja tutaj mógłbym zrobić coś takiego. Wieżyczka rozstawiona. O. Moja wieżyczka została zniszczona. O, i teraz możemy sobie kogoś tutaj skusić, żeby do tej jaskini wpadł. No, ten bohater jest taki, można powiedzieć, nie za ciekawy. Ma też taką fajną tarczę, którą zaraz wam pokażę. Fajne w tym lewym przycisku jest to, że nie muszę w ogóle celować, tak? Bo ja tak naprawdę tylko wciskam lewy przycisk i samo mi się naprowadza, wiecie? Proszę bardzo. O, o, o. Zobaczcie, za 60 sekund wygramy mecz. O, ja się tutaj za moją barierą skitram. Dobra. Ja tutaj sobie poobstawiam, zobaczcie. O kurczę. O dobra, to była umiejętność specjalna, na którą się nadziałem niestety. I zobaczcie, oni tak naprawdę z miejsca nie ruszyli nawet tym swoim ładunkiem. O, zobaczcie, i tutaj mam swoje... Pyk! Już jestem na polu walki. To jest właśnie naprawdę mega. O, niestety zdezaktywowali mi mój... O nie, 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 nie. Kurde, zepchnął mnie. No ale zobaczcie, za tak naprawdę 15 sekund zwyciężymy już.
i skończy się ten mecz i już zacznie się kolejny. To jest naprawdę, o, teraz mamy dogryweczkę, to jest ten czas, w którym przeciwnicy mają jeszcze szansę na to, żeby troszeczkę ten ładunek gdzieś tam ogarnąć, przesunąć i jeszcze może coś im się uda ugrać. I dopóki oni będą dominować ten ładunek, to ja tutaj wpadam, zobaczcie, teraz nie będę mógł. No, Bastion tutaj, no niestety, z Symetrą, nie ma szans Symetry z Bastionem, ona tutaj miażdży. Patrzcie, jak ja tu wparowałem w sam środek ich. No, niestety. To pewnie będzie akcja meczu. No i zobaczcie, oni przedarli się tym ładunkiem jakoś na farta przez ten punkt kontrolny. I teraz już nie ma 10 sekund do końca, tylko 3 minutki jeszcze im zostały. Także widzicie, troszkę im się to udało odegrać i teraz będą kombinować dalej, żeby ten ładunek musi aż do tego żółtego punktu dotrzeć. Także, o, ja już mam swój teleport, ja sobie go postawię o tutaj. Teleporter aktywny. Możemy szybko dotrzeć na miejsce. Okej, okay. I tutaj my im zdominujemy teraz w tym tunelu, słuchajcie. Od światła do materii. Okej, okay, tam się odpalił Bastion, bo to słychać jego ulti, jak się odpali. Moja wieżyczka została zniszczona. Do was, do was. Dobra, to taka akcja, żeby tylko ich odciągnąć od tego ładunku, wiecie, bo ten ładunek, on nie będzie się poruszał, jeżeli przy nim nie będzie żadnego przeciwnika tak naprawdę. Moje dzieło jeszcze nie. I teraz tak, przez to, że my bronimy tego ładunku, to ja mógłbym sobie wejść na H, wziąć sobie jakiegoś bohatera, który super na przykład broni, albo tanka, i sobie nim wtedy grać, ale wiecie co, ja się tutaj zastanawiam. O, ta laska jest naprawdę fajna, zmienimy sobie. Można wszystko. I to jest naprawdę super w tej grze, że ja mogę w każdej chwili sobie zmienić bohatera, nie muszę się męczyć jednym bohaterem przez cały mecz. To jest jedna sprawa. Druga, żadnych leveli się nie zdobywa, żadnych przedmiotów się nie kupuje, no nie ma nic prostszego niż Overwatch, słuchajcie. Bardzo szybkie mecze, proste i przyjemne. Czekajcie, bo ona znika. O, teraz to nie było za dobre, bo ich było aż czterech tutaj. Ale ta kobitka, którą teraz grałem, ona jest fajna, bo znika, silensuje przeciwników. I chyba się nawet teleportuje, coś mi się tak kojarzy, zaraz zobaczymy. O, tak. Ma teleport, ma znikanie, zobaczcie. Jak zniknie, to się naprawdę bardzo, bardzo szybko porusza. Dobra. Niewidzialność trwa. Dobra. Mają jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I koniec. Nie udało im się, słuchajcie, doprowadzić ładunku do punktu kontrolnego i zwyczajnie przegrywają. I to jest, słuchajcie, kolejny szybki bardzo mecz. Ale zobaczymy, jaka była zagrywka. Okej. Okay. Pewnie wtedy, co spadłem z urwiska. Tak coś mi się wydaje. Tak, zobaczcie, tam mnie zepchnął. A nie. Podwójne zabicie, potrójne. Nieźle. I tutaj tak naprawdę możemy komuś dać plusika, wcale nie musimy. No, mecze są raczej wyrównane, możemy jeszcze ten mecz ocenić, nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ, nie wiem. I zobaczcie, ten mecz na przykład trwał 8 minut 40 sekund. Dla mnie to jest coś naprawdę niesamowitego, szczególnie, że jestem akurat osobą, która no nie ma zbyt wiele czasu na granie i jeżeli te mecze są takie szybkie, no to naprawdę mnie to cieszy. Okej, widzę, że tutaj zmiana serwera, wyszukiwanie nowego meczu. Mecze wyszukuję naprawdę bardzo, bardzo szybko, zresztą sami widzicie. Udało mi się na odcinku zdobyć 12 level, bardzo mnie to cieszy. Za każdy level dostajemy skrzynkę z łupami.
W tych skrzynkach z łupami są jakieś tam skórki, jakieś tam graffiti, jakieś takie odzywki przeróżne. No naprawdę sporo tego jest. I fajne jest też to, że jak, bo teraz tak naprawdę nam szuka meczu i no tutaj akurat już znalazło, bo to jest, już mamy drużyny, każdy wybiera swojego bohatera, ale jak jesteśmy na takim etapie, że wyszukuje nam jeszcze, o zobaczcie, na przykład ten koleś ma 94 poziom, tak? On tutaj naprawdę już troszeczkę pograł, to na pewno. No i dobra. Nasz świat jest wart, żeby o niego walczyć. O, nawet ktoś tutaj mnie lowuje mnie ktoś na czacie. Ciemna. I co my mamy? Patrzymy sobie teraz, co my mamy do zrobienia. Musimy przygotować się do walki. O, zobaczcie, tam jest punkt, do którego musimy się udać. I musimy atakować przeciwników i ten punkt przejąć. Jeżeli przejmiemy ten punkt, to pierwszą rundę wygramy. Na górze, na środku ekranu macie dwa punkciki z kłódką, to znaczy, że będą dwie rundy prawdopodobnie. No i wiadomo, albo będzie 1-1, albo 1-0, albo 2-0 i tak dalej. Ja teraz gram sobie taką kobitką, która ma zamrażającą spluwkę. Wystarczy, że kogoś po prostu zamrozimy. Jak on już zamarznie, to go dobijamy soplem. Jak nam się znudzi, to możemy po prostu postawić ścianę. A jeżeli nas ktoś chce zabić, to zamieniamy się w sopel lodu i nie musimy się już o nic martwić. Dobra. O. Dobra. Ouu, cóż to było? A, chyba wpadłem na jego bomby, wiecie, bo on jak umiera... O, zobaczcie, to mu granaty z kieszeni wyskakują, znaczy wypadają. Jeszcze się nie skończyła. Dobra, i teraz musimy po prostu udać się... O, proszę. Jaki ładny hedzik. Tutaj oczywiście ma znaczenie to, czy trafiamy w głowę, czy nie trafiamy. O, tam jest ten bastion ustawiony. Dobra, o, tam go widać, zobaczcie. Nie mogę teraz mówić, bo się skupiłem. Żeby przejmować ten punkt, musimy po prostu w nim stanąć tak naprawdę. O kurde, ten bastion mnie zabił. O, i teraz jak już... O, fajne ulti ma Mei, zaraz wam pokażę. Jak przejmiemy ten punkt, to później tak naprawdę musimy tylko nabić taki odpowiedni paseczek. I możemy wygrać już rundę, wiecie? Zobaczcie, ja sobie tutaj staję. Teraz jest walka o punkt, czyli ktoś jeszcze się w tym punkcie znajduje z przeciwników. Dobra. Kurczę, tam ten bastion jest, czekajcie. Ja tu ulti rzuciłem. To jest taki, powiedzmy, takie coś, co dookoła wszystkich zamraża. Zobaczcie, z jego perspektywy będzie to widać. O, zamarzł. No teraz jakiś większy opór stawiają przeciwnicy. Ale myślę, że sobie poradzimy za chwilę. Atakuj cel A i mamy jeszcze 2,5 minuty. O, zobaczcie, teraz zajmujemy ten cel. Im nas więcej w tym punkcie, tym lepiej. O, i teraz cel przejęliśmy. I teraz musimy eskortować ten samochodzik, tak? Im dłużej nam się uda go eskortować, tym lepiej, nie? Ja ich tutaj zamroziłem i podejdę z tej strony. Żegnamy. Żegnamy. Zobaczcie, jak to fajnie. Jak to fajnie się gra, jak dobrze idzie. Proszę. No i pozamiatany.
A, my tam eskortujemy, dobra. Zobaczcie, mogę tutaj. Pięknie, teraz mamy. Czekajcie, może uda mi się. Nie, to uda mi się za wysoko. Aj, jak mało życia mu zostało. Słuchajcie, jest dosłownie. O. Na malutkiego strzała. Ładunek dojechał już do drugiego punktu. Teraz mamy, zobaczcie, całe 6 minut na to, żeby doprowadzić ten ładunek. Pięknie. O! Znowu to jego granaty. Kurczę, zapominam cały czas, że jak on umiera, to granaty mu wypadają. Nie mogę o tym zapamiętać. Okej, mamy już umiejętność specjalną. Zaraz jej użyjemy. Dobra. Patrzcie na to! To moje miksy. Wszędzie na mapie mamy gdzieś. Okej. Uratowałem się przed tym czołgiem. Schowam się tutaj. Ani kroku dalej. Wygramy? Zostało 2 metry, słuchajcie. Tak naprawdę. Nie, coś się ten ładunek teraz oddala. Nie wiem, czy on musi w odpowiednim miejscu stać przez jakiś czas, czy o co chodzi? Ale zaraz myślę, że wygramy już 3. mecz. Słuchajcie, 3 mecze, 3 zwycięstwa. To naprawdę bardzo dobry wynik z rzędu. Dobra. Okej, zaraz tutaj sobie. A przy okazji też ładunek. Dobra, zamrożony. No i elegancko. Zabiliśmy ostatniego kolesia, który tutaj bronił ładunku. No i proszę, elegancko. Fin. Fajne pozycje tutaj niektórzy mają. Obejrzyjmy najlepsze zagranie. Czy faktycznie było takie fajne? Jednego zlikwidował. No nie było to jakieś super mega wybitne zagranie. Ale spoko. Jest tu coś nasze. O, patrzcie, udział w zabiciach 50%. Całkiem niezły wynik. No i tyle, moi drodzy, słuchajcie. Opuszczamy mecz, teraz już nam nie będzie wyszukiwać. Mamy po każdym zdobytym levelu łupy. Otwieramy sobie te skrzyneczki. W tych skrzyneczkach są właśnie jakieś tam skiny. O, na przykład ja teraz zdobyłem skórkę na farę. Zobaczcie, taka jakaś kolorowa. No i jakieś tam kwestie, mam duplikat, który mogę sprzedać. No i jakieś tam graffiti, które możemy malować na ścianie, no takie pierdołki ogólnie. No i to by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o Overwatcha. Naprawdę bardzo, bardzo spodobała mi się ta gra, jestem chętny do gry. Oczywiście tutaj jak tylko widzicie mnie gdzieś na Battle.net, to zapraszajcie i będziemy wspólnie grać. Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. My widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.